Zgodnie z naszą umową obiecałeś mi, że porozmawiamy jeszcze o jednym bardzo ważnym temacie. Ja sobie tutaj pozwolę na taką dygresję, ponieważ kilka dni temu udzieliłeś mi wywiadu. Przed chwilą powiedziałeś, że Polska umiera. W tym wywiadzie powiedziałeś mi, że również umiera polskie dziennikarstwo śledcze. I tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że dziennikarze śledczy są jakby arystokracją, elitą tego zawodu, zawodu dziennikarskiego. To są po prostu tacy wybrańcy, którzy są uważani za najlepszych. Przed chwilą Wojtek Państwu opowiedział, na jakie niebezpieczeństwa, na jakie problemy był narażony. We wszystkich krajach o ustalonej demokracji dziennikarze śledczy są otoczeni wielkim szacunkiem społecznym i wielką ochroną. Dlaczego? Ponieważ to są rzecznicy nas, szarych, zwykłych obywateli. Jeżeli tracimy zaufanie do rządu, jeżeli obawiamy się, że sądy nie są niezależne, jeżeli obawiamy się, że policja jest skorumpowana, to pozostają nam tylko właśnie dziennikarze śledczy, którzy w naszym imieniu tropią te wszystkie patologie. I to jest nasza jakby ostatnia obrona, ostatnia metoda naszej obrony. Jak z tym jest w Polsce? Ponieważ opowiedziałeś nam tutaj swoją historię, może powiedziałbyś jeszcze cokolwiek o innych swoich kolegach. Jakie były ich kariery, jakie były ich losy, co się dzieje z dziennikarstwem w Polsce? Jeszcze taki tylko przykład tutaj Państwu podpowiem. W momencie, kiedy Wojtek już tutaj był na kanadyjskiej ziemi, jak Państwo słyszeliście tutaj nawet od niego, dokonano w Polsce takiej prowokacji dziennikarskiej w bardzo gorącej w tej chwili sprawie Amber Gold. Dziennikarze po prostu podszyli się pod urzędnika z kancelarii premiera i rozmawiali przez telefon z prezesem Sądu Gdańskiego, który tę sprawę w tej chwili prowadzi. No, prezes był na baczność po prostu przed kancelarią premiera. No więc jakżeż tutaj wierzyć, że sądy są niezależne? Ale nie o tym chciałam mówić. Wydawałoby się, że po zdobyciu tego rewelacyjnego materiału no będzie ogromna, przeogromna wdzięczność z polskiego społeczeństwa. Dowiedzieliśmy się czegoś no, zupełnie fundamentalnego. Jakie były pierwsze reakcje? To było działanie niemoralne. Niemoralne. Ci dziennikarze zachowali się niemoralnie po prostu, że tego typu do takiego oszustwa się posunęli. Na tej zasadzie można powiedzieć, że niemoralny jest policjant, który ściga przestępców, niemoralny jest prokurator i niemoralny jest lekarz, który przecina skórę po to, żeby wyciąć ropiejący wyrostek. Czy mógłbyś jakoś skomentować tę historię i w ogóle powiedzieć nam o kondycji dziennikarstwa śledczego w Polsce? Ja mogę tylko wyrazić uznanie dla kolegów, którzy zaangażowali się i pokazali, bo myślę, że trudno pokazać dokładnie, jak wygląda sądownictwo w Polsce. Tak? Mnie ciężko tutaj mówić, bo jako osobie sądzonej, bo oczywiście jestem nieobiektywny, ale wiele osób mówi w Polsce o tym, że sądownictwo w Polsce nie ma nic wspólnego z niezawisłością. Do tej pory się o tym mówiło, do tej pory wiele osób odczuwa to. Ja to odczułem, miałem 14 procesów dziennikarskich, 13 jakimś cudem, nie wiem, bo to jak się słyszy takie rzeczy, dotyka się pewnych spraw, to nie mogę tego nazwać jako kolejnym cudem. 13 z nich udało mi się wygrać, znaczy 11 wygrać, 2 zakończyły się ugodą. Jeden przegrałem, jeden, najważniejszy proces dotąd mojego życia z Waldemarem Chrostowskim, którego nazwałem agentem SB. Jak Państwo będziecie zainteresowani, to chętnie o tym opowiem. Bo był to niezwykły proces, przegrałem go w sposób z bardzo dziwnym wyrokiem sądu, w którym sąd stwierdził, że nie wie jaka jest prawda, że to oceni historia, ale jednak mam przeprosić, Sąd Najwyższy. Że sąd nie wie, czy ja napisałem prawdę, czy nieprawdę, że sąd rozkłada ręce, czuje się bezradny, ale jednak nakazuje mi przeprosić, bo jednak tak, mam przeprosić. No, ale jak Państwo będziecie zainteresowani, to o Waldemarze Chrostowskim chętnie odpowiem. Odpowiem teraz na twoje pytanie, więc ja dla Samuela Pereiry, który dokonał tej prowokacji dziennikarskiej, mogę wyrazić tylko wielkie uznanie, no bo między innymi na tym polega nasza praca. Ja jako dziennikarz wchodziłem często w struktury, w które no, nie sądziłem, że kiedykolwiek się znajdę. Nie wiem, poznałem zarząd Pruszkowa, czyli bezwzględnych bandytów, poznawałem oficerów WSI, poznawałem różnych złych ludzi, od świętych tak, albo prawie świętych, jak ksiądz Stanisław Małkowski. Mam nadzieję, że nikogo nie dotykam. Uważam księdza Stanisława za
za człowieka, przed którym niebo stoi otworem, ale to oczywiście Pan Bóg osądzi, po ludzi absolutnie złych i bezwzględnych. No na tym polega rola dziennikarza, żeby wchodzić w różne struktury, czasami udać kogoś innego, czasami coś sprowokować. Inaczej się pewnych informacji nie wydobędzie, więc to, co zrobili teraz dziennikarze, to jest, no, to jest właśnie clue dziennikarstwa, czyli uzyskać jakieś informacje, pokazać to, o czym wiemy, a czego nie uda się wydobyć innym sposobem. No Łukasz wykazał to, o czym wie bardzo wiele osób, ale czego nikt do tej pory nie wykazał, że sądy w Polsce stoją na baczność przed politykami Platformy Obywatelskiej, że to, co powie pan premier, to nie był pan premier, to był asystent asystenta. Dzwoni asystent asystenta, a to już po pierwszym, państwo możecie to w internecie wysłuchać, po pierwszym zdaniu sekretarki widać, że ona staje na baczność. On mówi, ja jestem asystentem pana Arabskiego, a ona już natychmiast łączy. I tak samo staje na baczność prezes sądu i mówiąc w skrócie wyraża pełną gotowość. I tak, ja zrobię wszystko, tak, skład został wybrany, nie musicie się martwić, jest taki jak trzeba, zrobi co trzeba. To wszystko jest w internecie. No po czymś takim, no to powinna się zatrząść Polska, bo to pokazuje, że sądownictwo w Polsce jest absolutnie na pasku Platformy Obywatelskiej. Ja nie mówię, że 100% sędziów, bo sam poznałem sędziów także uczciwych, więc natomiast w kluczowych sprawach nie ma mowy o tym, żeby byli sędziowie, którzy, no mieliśmy tutaj przykład, tak, więc to Mistrzostwo Świata, to co zrobili koledzy, szkopuł w tym, że właśnie Wioletta, która pokazała mi ten, która mnie tutaj zaprosiła i jestem jej tutaj dozgonnie wdzięczny za to, że mogę stać przed państwem, mówi, zobaczysz, co się za chwilę, z tego się już nie wytłumaczą. Ja mówię, wytłumaczą się, bo nie z takich rzeczy się wytłumaczają. Ludzie w Polsce są na razie po prostu jak w jakimś letargu. No i za parę godzin okazuje się, że wszystko odkręcają. Że tak naprawdę ten człowiek, ten sędzia, przykład człowieka, który natychmiast powinien odejść z sądownictwa. Natychmiast. Okazuje się, że on tak naprawdę jest niewinny, źli są dziennikarze, którzy zachowali się niemoralnie, bo podszyli się pod kogoś. Ale co niemoralnie? Pan Giertych, czołowy adwokat w tej chwili broniący syna Donalda Tuska. Ale takie informacje pojawiają się także z ust wielu innych osób. Jak państwo otworzycie internet, to poczytacie, że takich głosów jest coraz więcej. Czy ja mogę trochę skonfrontować, bo kilka lat temu, pamiętam, była sprawa, nie ja mam donośny głos, była sprawa telefonu do ministerstwa, to też była mistyfikacja dziennikarska, że ojcu dyrektorowi zepsuł się samochód. I minister przysłał samochód, żeby pomóc człowiekowi, który rozkraczony stoi gdzieś. I ten minister został odwołany. Ja nie słyszałam, żeby ktoś tego dziennikarza, który taką prowokację zrobił, nazwał niemoralnym. Więc nie uważa pan, że te informacje i pani o ludziach, którzy uważają tego typu działanie za niemoralne, to jest również prowokacja może dziennikarzy innych gazet, bo... Nie sądzę. Ja myślę, że jeżeli państwo wejdziecie do internetu, to zobaczycie, proponuję po powrocie do domu zobaczyć, jak ta historia się rozwijała, od czego się zaczęło. To znaczy ja powiem tak, że naród, przeciętny Polak, na pewno jest tą sytuacją oburzony, zszokowany i bezsilny. Mam takie pytanie, panie redaktorze, ponieważ my tutaj mówimy też o takich dwóch poziomach, prawda, które moim zdaniem, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, obecnie w Polsce się radykalnie jakby rozdzieliły. Pierwsza rzecz to jest to normalne odczucie zwykłych ludzi, którzy żyją w normalnym, realnym świecie, a zupełnie inną sprawą jest ten świat mediów, świat polityków, którzy po prostu żyją w jakimś innym wymiarze i my tutaj mówimy o tym drugim wymiarze, o tym odkręcaniu właśnie tej całej, stąd moje pytanie, czy pan nie uważa, że te główne media, tak zwany mainstream w Polsce, jednak jest jakoś chyba sterowany, jest jakiś centralny guzik, który ktoś wciska i mówi, w którą stronę ma pójść dana opinia i tak dalej, co kto ma powiedzieć.
Oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest. To jest wszystko, to co ksiądz powiedział, to jest, jak to mówi chyba Jarosław Kaczyński, oczywista oczywistość, że tak jest. Ja może zanim odpowiem na pytanie księdza tak szerzej, to bym nawiązał do pytania Ani o to dziennikarstwo. Ja może leciutko cofnę się do historii i szybciutko dojdę do czasów obecnych. Ja miałem to szczęście, że byłem w pierwszym zespole dziennikarzy śledczych w Polsce. O zgrozo, w połowie lat 90. dla mnie i dla wielu innych kolegów, guru dziennikarstwa prawicowego, to pewnie Państwo pamiętacie tamte czasy, w połowie lat 90. był nie kto inny, tylko Tomasz Wołek. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi szokująco, a może nawet śmiesznie, ale tak było. Była taka gazeta Życie, ona była prawicowa, tam było wielu dziennikarzy prawicowych, którzy później poszli do Rzeczpospolitej, niektórzy pracują dziś, uważam, że, no, między innymi Czarek Gmyz, wielu, wielu innych, Bronisław Wilsztajn, no bardzo wielu innych. No mówiąc krótko, w tym dzienniku Życie powstał pierwszy w Polsce zespół śledczy. Myśmy mieli wtedy no bardzo duże takie możliwości pracy. Było nas czterech. Jacek Łęski, Rafał Kasprów, Jarek Jakimczyk i ja. Jakie były losy tego zespołu? Jacek Łęski i Rafał Kasprów to byli ci dziennikarze, którzy opisali Kwaśniewskiego w Cetniewie. Więc jak się załatwia dziennikarzy? Po kilku latach Jacek odszedł z zawodu i został PR-owcem Donbasu. Jest nim do dzisiaj, zarabia górę pieniędzy. Rafał Kasprów otworzył własną firmę Public Relations. Nie jestem z Urzędu Skarbowego, ale wiem, że zarabia bardzo dużo. Bardzo dużo. To są zarobki 10-20-krotnie więcej miesięcznie niż zarobi przeciętny dziennikarz w Polsce. Mówiąc krótko, ja chcę przez to i często broni tych, których kiedyś opisywał. Ja chcę przez to powiedzieć, że z czterech kolegów, dwóch, no mówiąc krótko, nie da się załatwić inaczej, no to no powiem wprost, no można kupić, tak? Można kupić, tak? Można po prostu zaoferować dużo większe pieniądze i już. Trzeci z moich kolegów występuje w mojej sprawie, Jarek Jakimczyk, przez pułkownika Tobiasza został zdekonspirowany jako, gdy były pytania, w jakim celu spotykał się z Jarkiem Jakimczykiem, pada odpowiedź taka, że były to spotkania zawodowe. Ja przy pomocy paru kolegów sprawdziłem pewne rzeczy. Wszystkiego tutaj powiedzieć nie mogę, bo to wyjdzie w trakcie mojego procesu. Ale Jarek Jakimczyk, mam podejrzenie, nigdy tak naprawdę nie był dziennikarzem. Tylko że to była przykrywka, tak? A myślę, że pewne rzeczy będzie bardzo łatwo udowodnić. Czwartym jestem ja, czyli potencjalny przestępca. Więc takie są dzieje pierwszego w Polsce zespołu dziennikarstwa śledczego. Jeden z dziennikarzy poszedł bronić interesów Donbasu, drugi założył firmę Public Relations, trzeci, tak oględnie powiem, bardzo często spotyka się z panami z ABW i nie są to spotkania, w których jest przesłuchiwany, tylko mają inny charakter. No i czwartym jestem ja, który też się spotykałem z panami z ABW, ale w innym charakterze. Więc takie były losy pierwszego zespołu dziennikarstwa śledczego. Mogę Państwu podać kilka innych przykładów. Moją sprawę zaangażował się na przykład były dziennikarz naszego dziennika, w tej chwili dziennikarz Rzeczpospolitej, który pisał bardzo wiele artykułów. Nie znałem go wcześniej. Jest ode mnie młodszy, parę ładnych lat, Wojtek Wybranowski. Gdy zaczął odkrywać pewne elementy krok po kroku, między innymi dotarł do takich informacji, że pułkownik Tobiasz był przez prokuraturę wojskową oskarżany o kilka bardzo poważnych przestępstw. Między innymi postawiono mu zarzut szpiegostwa i groził mu bardzo potężny wyrok, kilka wyroków. Zaraz po tym, jak się zaczęła moja sprawa, został objęty ochroną ABW. Wszystkie dokumenty z prokuratury wojskowej zabrano. I tak naprawdę spraw, które nad nim ciążyły, jakby nie było, zniknęły. Został po prostu objęty parasolem służb specjalnych i w ten oto sposób stał się człowiekiem nieposzlakowanym. No bo co to za świadek, który jest oskarżany przez prokuraturę wojskową o szereg przestępstw. Więc no te sprawy wszystkie jak gdyby zawieszono. Więc Wojtek Wybranowski
odkrył bardzo dużo w tej sprawie i któregoś razu dzwoni do niego pani Marzena Przybysz, rzecznik prasowy Agencji Bezpieczeństwa z Warszawy, i go zaprasza na kawę. No więc Wojtek pojechał na tą kawę do ABW. Oczywiście został sprawdzony, czy nie ma nic, żadnego aparatu podsłuchowego, niczego. Jednakowoż mogę powiedzieć, że coś mu się udało przemycić. I pani z ABW mówi mu tak, jeszcze tam z inną panią, że pan się interesuje tą sprawą, interesuje się pan wieloma innymi sprawami, ale po co pan, panie Wojciechu, ma błądzić? Dziennikarze popełniają błędy, potem mają procesy. My tutaj mamy informacje, możemy panu, oczywiście bez ujawniania tajemnic państwowych, zastrzegła się, ale możemy panu pomagać, tak? Możemy panu dawać wskazówki, udzielać informacji. Po co pan ma błądzić? Może pan uzyskać informację u źródła. Wojtek próbował dociec, na czym to ma polegać, pani wyjaśniała, no pan będzie przychodził, kiedy pan będzie miał jakieś zapytania, my w miarę możliwości będziemy informować, nie tylko w tej sprawie, także w innych. Będziemy, krótko mówiąc, w jakiś tam sposób sobie pomagać. Panu to będzie dobrze robiło, bo pan nie będzie popełniał błędów. Pani zasugerowała, że kilka osób korzysta z takich możliwości i są zadowolone. Dostają nagrody dziennikarskie, są w pierwszej lidze dziennikarstwa. Mówiąc krótko, po co kłopoty, jak można uzyskiwać tą drogą. I na początek współpracy pani wręcza długopis Pelikan, mówi to na początek naszej znajomości. Wojtek Wybranowski, młody dziennikarz, proszę sobie wyobrazić, jaka to pokusa. Sam kiedyś byłem młody, byłem dziennikarzem, który zaczynał, Wojtek był wtedy młodym człowiekiem, jest 10 lat ode mnie młodszy, około 10 lat, więc dziennikarz dostaje propozycję, że zamiast chodzić, dociekać, robić wieloletnie śledztwa, po prostu dostaje wszystko na tacy, oczywiście to, co chce ABW, czyli jakiś tam fragment, ale tak naprawdę paru dziennikarzy na tych fragmentach zbudowało swoją karierę dziennikarską. Jest na przykład taka dziennikarka, która dostawała nagrodę za nagrodą, i jej kolega dziennikarz, taka para dziennikarska, którzy zniszczyli całą armię osób. Państwo dostawali co roku nagrodę najlepszych dziennikarzy śledczych. Potem się nagle okazało, że wszystkie te ich śledztwa to lipa, że krzywdzili człowieka po człowieku, że tak naprawdę pisali kłamstwa i bzdury. I w tej chwili ta pani już nie jest dziennikarką, wycofała się, jest rzecznikiem pewnej znanej instytucji. Kolega też jakby tam poszedł troszkę w tło. No mówiąc krótko, przez ładnych parę lat brylowali na salonach, dostawali nagrody, za tymi nagrody szedł prestiż, wielkie kontrakty z gazet, no bo najlepsi dziennikarze. No mówiąc krótko, dla młodego człowieka, młodego dziennikarza, który dostaje taką propozycję, to jest dziennikarski raj. No więc Wojtek wykazał wielki kręgosłup, bo podziękował za Pelikana i to wszystko opisał. Wszystko opisał w Rzeczpospolitej na swoim blogu i napisał, zadał takie pytanie w tym artykule, ilu dziennikarzy ma takie długopisy Pelikan otrzymane w ABW? Więc ja podaję ten przykład po to, żeby pokazać, że są różne metody łamania dziennikarzy, tak? Jednych wykańcza się procesami, innych się kupuje, innych się werbuje, innych się po prostu zniechęca. Ja pracowałem przez długie lata, jeszcze w Dzienniku Życia, a potem w Tygodniku Wprost, z moim kolegą Sławkiem Sierackim. On zasłynął między innymi z tego, że dla Wprost zrobił taki duży materiał o stosunkach polsko-niemieckich. On zajmował się głównie dziennikarstwem śledczym, ale też świetnie zna realia niemieckie, więc pisał o stosunkach polsko-niemieckich i zasłynął taką okładką z panią Steinbach na okładce, po której nawet ambasada niemiecka protestowała. Więc Sławek, dziennikarz z dużym dorobkiem, po tym jak go wykończyli dwoma przegranymi na duże pieniądze procesami, no miał wszystkiego dość, wyjechał do Irlandii, jak to się mówi, no na zmywak, tak? 4 lata tam siedział, wrócił teraz po 4 latach, zaczął znowu publikować, uważam, że i w portalu W Polityce, ale znowu się zastanawia, czy po prostu nie wyjechać, bo już ma dość. Więc jednych dziennikarzy wykańcza się procesami, innych się podkupuje, innych się werbuje i tak naprawdę dziennikarstwo śledcze nie jest martwe, bo ten dzisiejszy przykład tej historii pokazuje, że ono się tli, ale jest w bardzo kiepskiej kondycji.
w bardzo kiepskiej kondycji. To znaczy bardzo niewielu. Ja zaczynałem w połowie lat 90. to mieliśmy wrażenie, ja miałem takie wrażenie, myślę, że parę innych osób też, że uczestniczymy w jakiejś misji, że chodzi naprawdę o coś, ja nie bałem się tego słowa, że o coś ważnego. Dla mnie ta praca nigdy się nie zaczynała i nigdy się nie kończyła. Jak pamiętam taką sytuację, że gdy moja pierwsza córka, Kasia, miała mieć chrzest i ja dostaję informację z życia, że dzieją się tutaj straszne rzeczy na granicy polsko-białoruskiej i że nie ma nikogo innego, że ja muszę pojechać. No, oczywiście nie mogłem zrobić tego córce, żeby nie pójść na chrzest. Poszedłem na mszę świętą, byłem na mszy świętej, ale już na uroczystości rodzinnej nie, czyli po prostu na tym elemencie religijnym byłem, bo oczywiście nie mogłem nie być, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, ale już na tej drugiej uroczystości po prostu no, żona, rodzice moi, teściowie i inni bliscy zostali przy stole, a ja pojechałem nad granicę i uważałem, że tak trzeba, że to jest taka praca, że jak był telefon w środku nocy, to trzeba było jechać i człowiek tam nie grymasił. No, traktowałem to jako misję, mówiąc krótko. Myślę, że dzisiaj dziennikarstwo śledcze, poza takimi wyjątkowymi sytuacjami, jak dzisiaj Samuel Pereiro, czy paru innych dziennikarzy, ale myślę, że jest ich naprawdę paru. To myślę, że starczyłoby chyba palców jednej ręki, żeby tych dziennikarzy śledczych wymienić. Tak naprawdę jest nie martwe, ale umierające. I rzeczywiście, jak się tak popatrzy na losy dziennikarzy śledczych, to na historię w ogóle, na to jak wyglądają różne afery pokazywane przez media. No, tak jak dzisiaj wiele osób myślało, że to już musi być koniec tego, no bo tak jawnie pokazać, że sądownictwo jest na smyczy rządu, bardziej jawnie się nie da tego pokazać. Tak samo wiele osób myślało, że afera hazardowa, gdzie no, czarno na białym widać, że to jest Drzewiecki, Chlebowski i spółka, że no, ustawiają wszystko od początku do końca. Zrobiło się zamieszanie, poszły jakieś tam dymisje, ale tak naprawdę nikt nie dostał nawet jednego zarzutu, sprawa się rozmyła. Minęło parę tygodni i sprawy nie ma. Więc jestem absolutnie pewien, że tak samo będzie z tą historią. Nikomu włos z głowy tu nie spadnie, tak? Dużo zamieszania, ale zadbają o to, żeby wszystko wyczyścić. A niestety w Polsce jest taki marazm, jest takie zniechęcenie, niestety no nie ma w tej chwili, ja nie widzę takiej siły. Po ziemsku patrząc, nie widzę takiej siły, która mogłaby na razie to ruszyć. Co nie znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. Ja gdybym tak myślał, to bym tutaj do Państwa pewnie nie przyjeżdżał, bo nie chodziłbym na spotkania, nie pisałbym kolejnych książek, bo cały czas wierzę, że to się zmieni, tylko że po prostu chyba jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze jest wciąż wielu ludzi śpiących w letargu. Ale no kropla drąży skałę, tak? Więc no coś trzeba robić. Ja może Państwu powiem jeszcze jedną taką dygresję, która myślę, że troszkę tak schodząc na bok z tego tematu. Przepraszam, bo ja nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie księdza. Pytanie o to sterowanie ręczne mainstreamowymi mediami. Proszę Państwa, no ja opowiem jak to wygląda z rozmowy no w sumie Bogdan zgodził się, żebym tę historię opowiedział, bo ona dla niego samego była oburzająca. Chyba ją nawet opowiadałem w paru miejscach, więc też powtórzę Państwu. No, jak wygląda historia sterowania ręcznego, to myślę najlepiej na przykładzie. Jest Gazeta Rzeczpospolitej, gazeta Gazeta Rzeczpospolita do niedawna. Troszkę pod prąd rządowi, nie do końca, bo tak pół na pół, ale jednak pod prąd. Na pewno uważam, że pod prąd, a Rzeczpospolita tak pół na pół. No ale nawet to, że jest to jakaś tam enklawa, jedna z ostatnich gazet, które próbują coś pokazywać, takich codziennych, opiniotwórczych, jest nie do zniesienia dla rządzącej ekipy. Pojawia się u Bogdana Rymanowskiego, jego przyjaciel z lat 80. Z opozycji, Bogdan był wtedy
no, człowiekiem młodym, który zwalczał komunę jako młody chłopak, i przychodzi do niego kolega, dzisiaj wzięty biznesmen, robiący interesy na wielką skalę, obracający setkami milionów złotych, z ludźmi, których kiedyś zwalczał, niejaki pan Hajdarowicz, i mu oferuje propozycję. Zostajesz, który za 80 milionów wykupił Rzeczpospolitą i uważam, że. Zostajesz naczelnym Rzeczpospolitej i uważam, że, ale warunek jest jeden. Powolutku, krok po kroku będziesz te gazety zmieniał. I tutaj cała lista dziennikarzy do zwolnienia. Bogdan odmówił. Odmówił tej propozycji. No jest w TVN-ie. Mówi, że dopóki mu nie łamią kręgosłupa, no to tam jest. Ale tej propozycji odmówił, bo no to już po prostu jawne świństwo, tak? No więc tą propozycję dostał Tomek Wróblewski, mój były przełożony, bo był zastępcą Wołka z połowy lat 90. Zresztą bardzo blisko Tomasza Wołka, to samo środowisko. No i myślę, że ci, którzy z Państwa sięgają czasami do Rzeczpospolitej, to już od czasu do czasu mogą się zdziwić, że pojawia się tam taka czy inna publikacja. Ta gazeta już się zmienia. Ona już się zmienia, ona już nie jest tą samą gazetą, co rok czy dwa lata temu. Uważam, że jeszcze się nie zmienia, bo tam Michał i Jacek Karnowscy no postawili twarde weto. Oni de facto stworzyli tą gazetę i powiedzieli, że jeżeli będą tu ingerencje, to nie odchodzą. Odchodzą i będą budować nową gazetę. Więc tutaj będzie trudniej, ale nie po to Tomek został Wróblewski zaangażowany do tych dwóch gazet, żeby je zostawić w takim stanie, w jakim są, tylko po to, żeby je zmienić. Te zmiany nie nastąpią jak cięcie noża z dnia na dzień, nawet nie z miesiąca na miesiąc. Takie rzeczy robi się w sposób mało zauważany dla czytelnika, kroczek po kroczku, aż któregoś razu czytelnik patrzy, że no, dziwne treści są w tych gazetach, tak? Uważam, że jeszcze nie i mam nadzieję, że tutaj Jacek z Michałem obronią to, albo po prostu założą nową gazetę, jak obronić się nie da. Natomiast no, Rzeczpospolita w moim przekonaniu, nie tylko moim, jest stracona. Tam już nie ma Rafała Ziemkiewicza, nie ma wielu innych osób. No, mówiąc krótko, tak się robi. To jest okrężna odpowiedź na instruowanie, a teraz może mniej okrężna. Znowu sięgnę do Bogdana Rymanowskiego. Po tym, gdy Platforma Obywatelska wygrała wybory w roku 2007, krążył po Warszawie żart, który nie był żartem, tylko był autentycznym zapisem zebrania, które młody Walter zrobił dla zespołu dziennikarskiego TVN-u. Do tej pory wszyscy mówi na tym zebraniu, podkreślę, że to jest w momencie, gdy PO przejmuje władzę po PiS-ie. Więc do tej pory, mówi Walter, wszyscy mówili, że atakujemy rząd i bronimy opozycję, więc nie może tak dłużej być, mamy, że tak powiem, być porówno, więc teraz bronimy rządu i atakujemy opozycję. I to krążyło jako dowcip, ale według Bogdana Rymanowskiego to jest autentyczna wypowiedź zebrania. Powiedziana oczywiście z uśmiechem, ale de facto tak to jest realizowane. I tak naprawdę, to jak Państwo popatrzycie na media w Polsce, takie czołowe, no to jakie mamy, tak? Telewizja Polsat, wiadomo, tak? Pan Solosz, jaką ma genealogię, skąd się wywodzi i tak dalej. Pan Walter, o panu Walterze Jerzy Urban w latach 80. mówi do Czesława Kiszczaka, mamy takiego swojego zaufanego człowieka, kapitalny propagandista, zrobi wszystko. O kim mówi? O Walterze, tak? Więc Polsat, TVN, jedziemy dalej, telewizja publiczna, no to myślę, że Wioletta mogłaby powiedzieć, która pracowała w telewizji publicznej, jak to dzisiaj wygląda. Zostały tam niedobitek dziennikarzy niezależnych, którzy gdzieś tam się pokamuflowali i starają się głowy nie wychylić, jeżeli chcą przetrwać. Popatrzmy na gazety. Tygodnik Wprost, kopia Newsweeka. Jaki jest Newsweek, to myślę, że państwo wiecie, tak? Atakujący Kościół, atakujący wartości ważne dla Polaków, propagujący różne dziwne zboczenia. No tak naprawdę gazeta, która uważam, że jest absolutnie antypolska. Tygodnik Wprost to jest jej kopia. Polityka. W polityce
Polityka to była ta gazeta, w której najbardziej się obawiano lustracji. Ja tam mam kilku kolegów, byłych kolegów, z którymi pracowałem w życiu. O jednym może opowiem, bo to też jest fajna historia. Czołowym dziennikarzu śledczym tej gazety. Więc Polityka, no to myślę jest najbardziej gazeta, która była uwikłana, gdzie są ludzie uwikłani w tą bardzo złą przeszłość. No i tak naprawdę z tygodników opinii zostaje, uważam, że i Gazeta Polska, tak? To są jedyne gazety. Los uważam, że jest przynajmniej zagrożony. No to weźmy teraz dzienniki, tak? Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, to już opowiedziałem. Dziennik, Gazeta Prawna, wszystko jest to samo. Rzeczpospolita jeszcze nie, ale chyli się w tą stronę. No i jest nasz dziennik, tak? Gazeta Polska Codziennie, która no jest w dość kiepskiej, trudnej sytuacji finansowej, ale jakoś walczy. Więc tak naprawdę, jak weźmy stacje radiowe, Radio Z, RMF, no wszystkie na jedno kopyto. Wszystkie w zasadzie mówią to samo, trochę innym językiem. Popatrzmy na zarządy, na redaktorów prowadzących. No to są wszystko ludzie o co najmniej budzących wątpliwość życiorysach, tak to ujmę. Może gdzieś tam w telewizjach regionalnych się jeszcze uchowali jacyś dziennikarze gdzieś, którzy coś mogą. Tak naprawdę kto ma to dziennikarstwo robić? To są takie enklawy, które nie dość, że się eliminuje jedna po drugiej, tak jak na przykład próba teraz ograniczenia telewizji Trwam, to Państwo doskonale wiecie, możliwości nadawania, to jeszcze są te enklawy często ze sobą skłócone i ze sobą rywalizujące. Więc ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. No nie chcę tutaj popadać w taki defetyzm, że jest tak beznadziejnie, że po prostu nic nie można zrobić. No są też takie światełka w tunelu, tak? Bo jednak ludzie się troszkę zaczynają organizować. Odbywają się jakieś marsze. Krucjata różańcowa za ojczyznę. Ruch założony przez księdza Stanisława Małkowskiego i kilkanaście innych osób dziś liczy już 120 tysięcy osób. To jest taka krucjata robiona na wzór węgierski, gdzie ponad 2 miliony osób wymodliło sobie takie Węgry, jakie chcieli, czyli naprawdę wolne, gdzie w pierwszym zdaniu konstytucji jest odwołanie do Boga. I krucjata różańcowa za ojczyznę w Polsce zmierza w tą samą stronę, żeby doprowadzić do tego, co udało się Węgrom. No daleka droga, bo 120 tysięcy to nie jest kilka milionów, no ale jest nadzieja, że będzie się rozszerzać to dzieło. Więc tak naprawdę dzieje się sporo dobrych rzeczy, z tym, że są to rzeczy niewspółmierne do skali zła. Dlatego no myślę, że czeka nas niestety długi marsz. Yeah.